Jestem lepsza od ciebie. Tak myślisz? A masz! Pożałujesz tego! O nie! Czy na zewnątrz pada? Co się dzieje? Chcecie rywalizacji? W takim razie zaczynamy konkurs! O co chodzi? Muszę natychmiast porozmawiać z prawnikiem. Witajcie w konkursie kulinarnym. Zaczynamy! I zaczynamy od... burgera! Burger? O, ja mam gotować! Ale super! Kim jestem? Ładnie pachnie! Co to? Dlaczego mam sam chleb? To będzie łatwiejsze niż myślałem! Ale to nie fair! Co mam z tym zrobić? O, mam pomysł! Na szczęście mam bystry umysł! Dzięki odrobinie kreatywności to będzie wyglądać jak piękny burger! A teraz mniejszy kawałek! Położę go na górze! Nie wygląda tak źle! Ale czegoś brakuje! O, już wiem! Ta-da! Świetny pomysł! Czas położyć naszą sałatę! Pyszny ser i soczysty pomidor! Wygląda pysznie! Nieźle! Kochana, proszę cię! To ma być niezłe? Patrz na mnie! Zrobię najpyszniejszego burgera, jakiego widziałaś w życiu! Aha! I... ulala! Nie jest to dość dobry. Czegoś mu brakuje. I ja dokładnie wiem czego. Tak. Co jest wspanialsze niż... diamenty? Mama będzie ze mnie bardzo dumna. Błyszcz, mój piękny burgerze. Jeszcze tylko kilka... arcydzieło. Czas minął. Czas na ocenę. Zobaczmy, co my tu mamy. Zaraz. Co to ma być? Serwetka? Nie mogę tego zjeść. Na bogato. Wygrywasz. Czas na wyniki. Diamenty zawsze wygrywają. Dobra robota. Przejdźmy do kolejnej kategorii. Runda druga. A teraz czas na... wyzwanie z arbuzem. Co to jest? Tym razem ja wygram. Patrz na to. Co może smakować lepiej niż melon z jogurtem? Nic oczywiście. To będzie absolutnie fantastyczne. Proste i smaczne. Rozsmaruję go równomiernie. Wiecie, co jeszcze lubię? Truskawki. A teraz ładnie je rozłożę i dodam jeszcze więcej owoców. Doskonale. Gotowe. Teraz potnę go na kawałki. Ten kawałek arbuza zdecydowanie zasługuje na punkt. Gotowe. Idealny kawałek. Nie bądź zazdrosny. Jak ona to zrobiła? Muszę go jakoś otworzyć. Powodzenia. Daj mi jakiś znak, arbuzie. Halo, jest tam kto? Okej. Interesujące. Twardy z ciebie gość. Okej. Co on wyprawia? Co mam w ustach? Ups. Ciekawe, czy ktoś tam jest w środku? Przynajmniej wiemy, kto wygrał. Czas na wyniki. Tak, wygrałam. Jestem najlepsza. Powodzenia następnym razem. Przechodzimy do kolejnego wyzwania. Przygotujcie się. A wybór pada na... owoce. Moje owoce wyglądają pysznie. Patrzcie na te owoce. Niesamowite. Zastanawiam się, co z wami zrobić.
Co by tu z wami zrobić? Mam pomysł. Potrzebuję po kawałeczku wszystkiego. To będzie bardzo eleganckie. Soczyście. Jeszcze troszkę. Patrzcie, to niesamowite. I ostatni detal. Nie trzeba się spieszyć, musi być idealnie. A teraz wyciągam... Niemal idealnie. Ostatnia rzecz. Dodam winogrona na mój wspaniały, magiczny, niesamowity talerz owocowy. Absolutnie piękny. Na pewno wygram. Ha? Co tam masz? Tylko jedno jabłko. Psst. Hej, ty. Psst. Tutaj jestem. Psst. Kto to tu mówi? Na dole. Ha? Mam pomysł. Słuchaj. Rozumiem. Nie zawiodę cię, panie jabłko. Będę przestrzegać instrukcji i wygram tę rundę. Mam nadzieję, że będzie wyglądać dobrze. Muszę się skupić i dokładnie ciąć. I jeszcze jedno cięcie. A teraz je oddzielę i dodam tę piękną skorupę. Zgadliście, robię małego żółwia. A teraz czas na najsłodszy uśmiech na świecie. Witaj, żółwiku. Jesteś bardzo słodki. Idealnie. Serio? To będzie łatwizna. Zobaczę wasze talerze. Bardzo interesujące. Ale słodki. Kto jest dobrym chłopcem? Jesteś niesamowity. Wygrywasz. Serio? Jak to możliwe? Kolejne wyzwanie to... Lizaki! Fuj! Uwielbiam lizaki! Ja nie! Mam pomysł! Dobrze, że zawsze mam przy sobie przekąski na każdą okazję. Potnę pyszne pianki na małe kawałki. Jeszcze trochę cięcia i... ogień! Gdy się topią, robią się lepkie. Teraz mogę przylepić kawałki do lizaka. Stworzę piękny kwiat. Jeszcze nie skończyłam. Lubicie babeczki? W ten sposób zamierzamy wygrać konkurs. Jestem zadowolona. Babeczka? Może spróbujmy z normalną. Szefie! Pański lizak, sir. Komplementy dla szefa kuchni. A, niesamowite. Zobaczmy, co jest w środku. Czuję je w środku. Doskonale. Kto potrzebuje ciasta, gdy można mieć... złote monety? Nie ma nic lepszego niż złoto, kochana. Nie wydaje mi się. Jej! Co? To nie fair. Okej, przechodzimy dalej. Czas na... sushi. Sushi! Uwielbiam azjatycką kuchnię. Oglądałam na ten temat filmy. Co? Jak mam zrobić z tego sushi? Biedactwo. Sprawdzę swoje. Absolutnie idealnie. Wygląda przepysznie. Ale ja nawet nie umiem gotować. Mam pomysł. Szefie, proszę, niech będzie takie, jak lubię. Mamy na to przepis. O tak, niech stanie się magia. Najlepszy szef w kraju. O, wow, wspaniale. Co oni robią? Obiad gotowy, sir. Podaj bliżej. A, wspaniale. Wygląda drogo i pysznie. A, jestem dobry w gotowaniu. Pachnie wyśmienicie. Wow. Mam pomysł. Wiem dokładnie, co zrobić. Dobra, zaczynamy.
Najpierw odkroję końcówki. Dokładnie tak. Idealnie. I wyjmę cały środek. Jak teleskop. Witam. Parówka do środka. Teraz muszę pokroić ogórka jak sushi. Okej. Nadal mogę to wygrać. Nieźle. Mogło być gorzej, ale moje jest lepsze. Wystarczy tylko dodać ketchup po bokach. Wszyscy kochają ketchup. Zwłaszcza ja. Jestem z siebie taka dumna. Sprawdźmy nasze wyniki. Wiedziałem. Ale są prawie takie same. Serio? Okej, nie jestem potworem. Zasługujecie na przerwę. Smacznego. Pa. Co mam zjeść? Co to było? Ups, przepraszam. To mój brzuch. Jestem taka głodna. O, byłam na to przygotowana. Makaron na sytuacje awaryjne. Wystarczy wypełnić czajnik wodą do kreski. Świetnie. Teraz trzeba poczekać, aż będzie gotowy. Widzicie, jakie to proste? Lunch gotowy. Makaron. To w zasadzie niezły pomysł. Ale stać mnie na lepszym. A więc makaron. Zobaczmy, co mam w złotej torebce. Coś wyczuwam. Nożyczki? Nie jestem robotem. Makijaż? To nie czas na modowe triki. Co to jest? O, utknęło. Szukałem tego od wieków. Ładnie pachnie. Nieważne. Nareszcie coś do jedzenia. To idealny makaron. Elegancko. Potrzebujesz tuczców. Jestem kucharzem czy nie? Który wybrać? Wszystkie są piękne. A pałeczki do makaronu. Idealny wybór. Makaron nie musi być tani. Idealny złoty kolor. A, pycha. A, przy okazji, jak zamierzasz to zjeść? Nie wiem. Okej, weź sobie jeden. Bardzo dziękuję. Nigdy takiego nie używałam. Wow. Okej, kochani, wróciłam. To była dobra przekąska. Wracam do gry. Teraz czas na... pizzę! Pizza! Zobaczmy. Co? O co chodzi? Nie rozumiem. A dlaczego? Co się dzieje? Jest piękna, prawda? Prawda. Mam nadzieję, że to nie hawajska. Tylko nie to. Nawet jej nie widzę. Co mam z tym zrobić? To tak... na serio? O, tak przy okazji. Chyba czegoś brakuje na mojej pizzy. Sekundkę. Mój ulubiony pierścień. I złote monety. Więcej. 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 Chyba nie wystarczy. A co z tymi? Okej. Złota nigdy dość. Może jeszcze trochę. Jeszcze tylko trochę. Okej, to już ostatnia. Obiecuję. Moja pizza ze złotym pepperoni jest gotowa. Trzeba się z tym pogodzić. Nie poddam się jednak tak łatwo. Teraz ci pokażę. Ta maleńka pizza będzie najsmaczniejsza na świecie.
i trochę tarkowanego sera. Dlaczego musi być taka duża? Zaczynamy. To działa! Idealnie! Ja wygram! Chyba śnisz. Okej, dziękuję. Zobaczmy. Chyba ta wygląda wspaniale. Nie mogę tego pogryźć. Straszne. Na pewno nie. Serio? Przynajmniej jest jadalna. Wygrywasz, kochana? Zrobię zdjęcie do mojej historii. Wspaniale. Jej, torty jem, niam. Fuj, to dla plepsu. Pa, tak lepiej. Ale pycho. Ja mam tego w domu. Fuj, zapomniałaś oddychać. Może to odświeży ci pamięć. Nie! Zacznijmy wyzwanie. I koło zadecyduje o waszym losie. Kanapka. Jej, mogę to jeść codziennie. Wiem, co robić. Abrakadabra. Super. Ble? Kto to je? Mam lepszy pomysł. Hej, chwileczkę. Halo? Potrzebuję najlepszego burgera ever. O, już jest. Wygląda drogo. Ale niewystarczająco. Niech pada. Burgery kochają diamenty. Ale nie. Muszę zrobić coś lepszego. Może i znalazła kocioł pieniędzy na końcu tęczy, ale ja mam tęczę. I nikt na tej planecie nie oprze się topionemu serowi. Here comes the sun, tu-du-tu-du. Jej, gotowe! Dzięki, matko naturo. Niepotrzebnie wracałaś. Proszę. O, czas na ucztę. Obyśmy się tym nie zatruli. Co w tym jest? Wow, niesamowite. Pyszne. Nazwę to smaki kolorów. Ups, przepraszam. Chodź do tatusia. Czuję się jak król. O nie, oby mnie nie pozwał. Dostajesz 0 punktów. A dla ciebie punkt. Wygrałam. Co mi pieniądze, jeśli nie mogę wygrać wyzwania. Pora na galaretkę. Z galaretki? Ciekawe. Nie wiem, co robić. Muszę się odstresować. Ta zabawka jest warta każdego tysiąca. A, chwileczkę. Wiem, co robić. Halo? Chcę pomarańcze. Dużo. Dzięki. Kocham być bogata. Bingo. Szczęścia razem mnie. Wszystko dostaję pod nos. Wycisnę pomarańcze. Szklanka szybko się napełnia. Przypomina mi łzy moich wrogów. Nikt nie chce ze mną zadzierać. Powinnam dostać piątkę za to, że w ogóle na to wpadłam. A jak nie dostanę piątki, to kupię całą szkołę. Chodźcie, robaczki. I voilà! Moje pyszne stworzenie ożyło. Co można z tym zrobić? Myśl. Muszę coś wymyślić. Dla jednych śmieci, dla innych skarb, co nie? O, te się nadadzą. Udawajmy, że nie jest przeterminowana. Kilka robaków, posypka. Czuję się, jakbym robiła jakiś eliksir. Shake, 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 signora. Shake a body line. Aha, gotowe. Najpierw szybko sprawdzę, jak smakuje. A? Jesteś taki słodki. Różowy i błyszczący. Jak mam cię oddać? Bogaci ludzie są dziwni. No nic, a to co zrobiłam? Co to jest? O nie! Atakuje mnie! Po co zgodziłam się być w żyli? Jakby coś na ciebie kichnęło! Dobre, powinnaś spróbować. O nie!
Już moja kolej? Zasmakuję państwu. Dziękuję. Panno Jones? Patrz, nie płacz już. Spójrz, jaki słodki robak. Teraz ja. Panno Jones nie jest tak słodki jak pani. Proszę przestać. Fuj, mój robak. Będę miała traumę. Przepraszam. Obie dostajecie punkt. To znaczy Ginger, robak. Dzięki! Ale mój robak! Ale dzięki! Czas na rybę, baby! Ale super! Alfredo! Alfredo! Tak, panienko? Przynieś mi rybę z najdroższej restauracji! Najlepsza ryba dla panienki Ginger. A już! Za mało mi płacą. Spadaj stąd. Jestem w tym dobra. To nie fair, ale i tak dam radę sama. W końcu jestem silną i niezależną dziewczyną. Ha. O, moje okulary. Było blisko. A, te dzieci. Ups, sorki. Chyba muszę podciągnąć się w wędkarstwie. Spróbuję jeszcze raz. Proszę to wyciąć. Udam, że nic nie widziałem. Ci dorośli, co nie? Łatwo się nie poddam. Bellissimo. Mamma mia, co się dzieje? Ja pieniądze mam. Fuj, muszę iść pod prysznic. Mam nadzieję, że to nie Nemo. Podoba ci się kolejny krok. dziwny zapach. Może i jestem biedna, ale znam się na survivalu. Gdzie moja ryba? Oddajcie ją albo wezwę policję. O, a, tu jest. O, ciekawy wybór. Moja ryba, zabrał ją. A moja jest gotowa, proszę. Przeszłaś samą siebie, Ginger. Nie wiem. Dla ciebie dziękuję. I dla mnie. Pyszne. Punkt dla Ginger. Dziękuję, Alfredo. Ona oszukuje. Koło się obraca. Kukurydza na popcorn. Wszystko, co powiesz, brzmi sexy. To w ogóle możliwe? Jak zrobić z tego popcorn? Już wiem. Wszystko jest możliwe, kiedy masz wystarczająco dużo kasy. A ja mam sporo. Ochyda. Więcej tak nie zrobię. Mam nadzieję, że nie ogląda tego mój crush. Zaraz, mam pomysł. Kebab kukurydziany. Super. Myślę, że mogę już otwierać restaurację. Z takim skillem zdobyłabym gwiazdkę Michelin. Wtedy mogłabym tak rzucać pieniędzmi. Można pomarzyć. Ja mam magię. To znaczy kasę. Więc lepiej pogódź się już z przegraną. Nic nie dzieli mnie od wygranej. Zrobię popcorn godny gwiazd Hollywood. Za chwilę będziecie oblizywać palce i prosić o więcej. Hipnotyzujące. Nie doceniasz mnie. Aha. Spoko, zaraz się zdziwisz. Na co komu drogi sprzęt do robienia popcornu? Potrzebuję słońca. Matka natura tyle nam daje. To żyje, to żyje. Chyba gotowe. Wow, dużo tego. Obraca się jak galaktyki. Miękko. Wow, wystarczy. Pomocy, to się wymaga spod kontroli. I kto jest zwycięzcą? Zobaczmy. A nie przodem. Zdrowie. Zdrowie. Punkt dla... I po co ja to kupowałam? Chcę mieć punkt! Jeśli znów zaproszą mnie do jury, to chcę ubezpieczenie na życie. O nie! Sorki, sorki! Punkt dla... Chciałam! Króliczku, poczuszku, chodziło mi o popcorn. Dziękuję, dziękuję. Która kamera nas kręci? Frajerzy pozostaną frajerami. Czas na serotoninę. Jej! Nie, nie dzielę się. Mam co do tego lepsze plany. Coś takiego by ci się nawet nie przyśniło.
O, banan! Prawie zapomniałam. Jedyną akceptowalną walutą jest złoto. Z samego centrum lasów tropikalnych krainy miliarderów. Mówię wam, to będzie dzieło sztuki. Satysfakcjonujące. Patrzcie na to. Definicja perfekcji. Wow, przygotujmy go na wybieg. Nic mi nie zostawiłaś. I co ja teraz zrobię? Hej, w sumie to mam coś. Mój obiad i mleko. Dzięki Bogu za wielkie brytyjskie wypieki. Dzięki temu programowi wiem, jak robić w kuchni cuda. Spróbujmy. Muszę dodać coś, co to zagęści. I'm just gonna shake, 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 shake it off, shake it off. Idealna konsystencja. Nigdy nie odmówi bitej śmietany. Pychota. Super, ale czegoś jeszcze brakuje. Tak jest. Tak, Ginger, lepiej użyj więcej tych połyskujących perfum. Wygląda elegancko. Proszę. Zobaczmy. Wygląda bardzo profesjonalnie. Ciekawy wybór. Brak mi słów. Pewnie po tym wszystkim przytyję. Spróbuj. I tak będziesz piękna. Jeden. Hurray! Nudzi mi się. Niech mnie coś zaskoczy. Tak nie może być. Ostatnie wyzwanie. Improwizacja. Specjalnie dla ciebie. Dziękuję. Nie ma za co. Ciekawe, co jest? Hej, muszę mi coś zostawić. Dobrze, wiem, co z nich zrobię. Okej. Muszę pobrudzić sobie ręce, żeby wygrać. Niech będzie. Co ona wymyśliła? Muszę zobaczyć. Ostatni. Idealna korona. Tak, będę waszą nową królową. Dziękuję. Już. Okej. Róbcie zdjęcia mojego lepszego profilu, okej? Moje oczy... Co? Nie mogę. Proszę wziąć ciemniacz. Ja też nie. Topi się jak zła czarownica ZOS. Co się dzieje? Czemu wszyscy się śmieją? O nie! Moi followersi, wracajcie! Dam wam iPhony za darmo! Koniec moich żołgów! Nie martw się, mam pomysł. Pomoże nam obydwu. Przyda mi się pomoc nawet od ciebie. Nie będzie już takie ohydne, jak z tym skończę. Patrz, obie na tym skorzystamy. Już rozumiem. Ja też tak potrafię. Jeszcze jedno i... voilà! Patrz, mam serce na dłoni. Właśnie widzę. Dzięki, że uratowałaś mnie przed porażką. Co dla nas macie? No, serduszko, jakie to miłe. Dzięki wam, panna Jones się uśmiechnęła. Wygrywacie. Wygrałyśmy. Nie wierzę, że się przytulamy. Spróbuję. O, racja, jeszcze nagroda. O, niegrzeczna. Nagroda? Co wygrałyśmy? Patrzcie, ciągnij ich do mnie. Moi followersi wracają. To dla mnie największa nagroda. Sezamie, otwórz się. O, kasa. W życiu nie widziałam tyle pieniędzy. O, nie. Powiedzcie, że to się nie dzieje. To ciasto? Tak, to ciasto. Co to za zamieszanie? Jak tak bardzo chcesz, to dam ci pieniądze. Tak, luzik. Dzięki. Tylko już nie płacz, bo mi się robi smutno.